Rozpoczynamy dziś 53. uroczystą inaugurację roku akademickiego na naszej uczelni. Staję przed Państwem po raz siódmy jako rektor, otwierając nowy rok akademicki. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i honor, że mogę w tej roli prowadzić Politechnikę Opolską, która zarówno dla Opolszczyzny, jak i dla całego kraju umacnia się jako ważny ośrodek współpracy. Na początek chciałbym bardzo serdecznie pogratulować Państwu jako wspólnocie wszystkich osiągnięć ubiegłego roku akademickiego, ale także tych indywidualnych sukcesów, bo to Wasze indywidualne sukcesy składają się na sukces Politechniki Opolskiej, na sukces naszego regionu. Życzę, aby ten kolejny rok akademicki był rokiem, przez który uda się przejść w sposób nienaruszony. Reforma to zawsze czas niepokoju, ale miejmy nadzieję, że ta reforma przyniesie pozytywne zmiany, czego życzę zarówno panu rektorowi, całemu kolegium rektorskiemu, wysokiemu senatowi, jak i wszystkim członkom społeczności akademickiej. Jestem spokojny, że i Opole, i Politechnika ma przed sobą piękną przyszłość. Że dopiero rozwijamy skrzydła. Thank you.